Nadleśnictwo Trzebież szerzej uchyla drzwi do lasu, aby udostępnić lokalnym mieszkańcom tańszy opał. Jak się jednak okazuje, nawet zbierany samodzielnie chrust nie jest za darmo. Niektórzy z obawy o brak opału na zimę ruszyli do lasów, by zbierać gałęziówkę. Chrust, potocznie, to jest potoczna nazwa, jest to w naszej nomenklaturze jest to gałęziówka. Są to gałęzie do 5 cm bez kory. Gałęziówkę taką można wyrobić u miejscowego leśniczego za jego zgodą i na cele opałowe. Zebrane gałęzie i chrust trzeba samodzielnie zebrać, ułożyć w stos i poczekać, aż leśniczy go zmierzy i wystawi asygnatę. Dopiero po opłaceniu rachunku wolno wywieźć surowiec. Kradzież drewna i chrustu bez asygnaty może nas kosztować 500, a nawet 5000 zł, jeśli sprawa trafi do sądu. W tamtym roku była kradzież w biały dzień. Przyjechał pan samochodem osobowym, załadował do bagażnika pół metra przestrzennego drewna bukowego i został nagrany przez taką fotopułapkę. Wszczęliśmy postępowanie. Pan został ukarany mandatem 500 zł z kodeksu wykroczeń. Bez zgody leśniczego z lasu możemy wynieść grzyby, jagody, konwalie majowe, czarny bez, niektóre zioła i poroża. Jeżeli jesteśmy na grzybach i znajdziemy parostek od sarny rogacza lub tykę od jelenia byka, możemy ją normalnie, legalnie zabrać do domu. Inna sprawa wygląda, gdy znajdziemy wieniec z czaszką, czyli trofeum, które no niestety jest to własność Skarbu Państwa i należy zwrócić do najbliższego nadleśnictwa w zasięgu terytorialnym. Również 500 zł mandatu możemy zapłacić, wjeżdżając do lasu samochodem, quadem i motorem. Pojazd należy zostawić w wyznaczonych do tego miejscach, tak by nie blokować dróg na wypadek pożaru. No, jeżeli chodzi o nasz region, jest to tutaj nagminne. Wjazdy do lasu przede wszystkim quadami. Jeżdżą osoby nieletnie, rodzice kupują im te quady i później no niestety zdarzają się wypadki tych dzieci, tych nieletnich. Przepisy mówią o tym, że powinien mieć prawo jazdy kategorii AM, co często zdarza się, że tych prawo jazdy osoby te nie mają. Las to magazyn wielu produktów, z których za darmo możemy korzystać, o ile robimy to w mądry sposób. Za niektóre musimy jednak zapłacić. I tak na przykład za metr sześcienny chrustu iglastego zapłacimy blisko 18,50 zł, natomiast liściastego 22 zł. Należy jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności musimy zgłosić się do najbliższego leśniczego, by podpisać oświadczenie o samowyrobie. Ceny drewna, które możemy pozyskać sami, oraz tego wyciętego przez nadleśnictwo dostępne są na stronie Nadleśnictwa Trzebież w zakładce Informacje, sprzedaż drewna, choinek i sadzonek, dokumenty do pobrania. Dwudziestego 3 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach spotkali się miłośnicy sztuki ilustracyjnej. Był to wernisaż rysownika Pawła Kuczyńskiego, utalentowanego artysty z Polic, który prawie od 20 lat zajmuje się rysunkiem satyrycznym, a od kilku lat prasowym. Polecam Państwu spojrzeć na tę pracę jako nie rysunek satyryczny, tylko jako kronikę. Paweł Kuczyński współpracuje z czołowymi gazetami w kraju. Jego prace publikuje m.in. Wprost, Wyborcza, Newsweek i Gazeta Nie. Jestem profesjonalnym ilustratorem, rysownikiem, więc praca na zamówienie nie hańbi. Jest to normalne źródło dochodu, zajęcie moje. Fakt, że odmienne trochę, bo nie zawsze się to pokrywa z moimi zainteresowaniami czy z pomysłami, które realizowałbym wyciągając z szuflady. Są to tematy czasami, które mi nie pasują zupełnie, ale jest to zawsze wyzwanie.
Paweł Kuczyński to uznany w świecie rysownik satyryczny, który za swoje ilustracje komentujące otaczającą nas rzeczywistość został uhonorowany rekordową liczbą nagród w konkursach na całym świecie. W swoim dorobku twórczym ma 150 wyróżnień i nagród o zasięgu międzynarodowym. Każda nagroda mnie tak samo cieszy. Oczywiście Grand Prix czy tego typu też wiążą się z jakimiś tam gratyfikacjami finansowymi, więc jest to też tym większa radość. Takiej jednej najbardziej ulubionej nie mam. Trudno mi jest wybrać, rozstrzygnąć. Czasami się to nie pokrywa. Na przykład jest często tak, że na przykład jakąś pracę bardziej lubię, a która nie została uznana, a którą mniej lubię, a została uznana. Paweł Kuczyński urodził się w 1976 roku w Szczecinie, ale od urodzenia mieszka w Policach. W 2001 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jego rysunki można zobaczyć na okładkach albumów muzycznych, książek, w podręcznikach i testach egzaminacyjnych wielu krajów. Jako ilustrator brał udział w kampaniach społecznych, na przykład Broń Gotówki czy Domowe Zasady Ekranowe. Jako twórca nie skupiam się na jednej pracy ulubionej, czy gdyby nie patrzę wstecz. Każda praca to jest jakiś etap. Paweł Kuczyński wcześniej miał już dwie wystawy w naszym mieście w 2008 i 2015 roku. To artysta, z którego nasza gmina może być dumna. Jego prace są cenione na całym świecie. On cały czas to coś narysować, coś tam zrobić, coś tego, zupełnie inne upodobania. No i takie ma do dnia dzisiejszego. Teraz był przecież tydzień temu w Berlinie, 200 prac podpisał. Wystawa Pawła Kuczyńskiego jest ostatnią w Polickim MOK-u przed remontem. Prace artysty można obejrzeć do 7 października. ...23 września na placu przy kościele przy ulicy Wyszyńskiego odbyły się bezpłatne badania słuchu. We współpracy z Polickim Gabinetem Protetyki Słuchu akcję zorganizowało Stowarzyszenie Dzikie Anioły. Akcja wzięła się stąd, że chcieliśmy uświadomić młodych ludzi i policzan, jak bardzo ważne jest, żeby badać sobie słuch i profilaktycznie 2 razy tam do roku jednak iść na tą wizytę, która jest tak naprawdę bezpłatna, zajmie to nam 5 minut, a naprawdę no, jakość naszego życia i funkcjonowania i przede wszystkim bezpieczeństwa naszego jest w tym momencie najważniejsze. Badania 9 tysięcy osób z 55 polskich miejscowości wykonane podczas Narodowego Testu Słuchu wykazały, że prawie 40% z nich ma niedosłuch. W grupie uczniów klas pierwszych szkół podstawowych pogorszony słuch ma 20% dzieci, a wśród 40-latków 25%. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób nosi aparaty słuchowe. Aby zadbać o swój słuch, należy przede wszystkim wykonywać badania profilaktyczne. Szczególnie osoby też w starszym wieku, które odczuwają już jakiś problem ze słuchem, czują, że coś jest nie tak, nawet delikatne szumy już wskazują na to, aby ten słuch zbadać. Nie zawsze może to być coś złego, natomiast zawsze warto sprawdzić jednak, czy nic się nie dzieje. Dbamy o to, żeby każdy mieszkaniec Polic, a także okolicznych miejscowości, mniejszych czy większych, mógł do nas przyjść i bezpłatnie taki słuch sobie przebadać, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy nic się nie dzieje, czy należy ewentualnie poszerzyć diagnostykę, którą także wykonujemy bezpłatnie. U samego siebie trudno zauważyć niepokojące symptomy. Gdy ktoś nas woła, już nie słyszymy, musi powtarzać, mówi głośniej. I właśnie to osoby z najbliższego kontaktu, szczególnie rodzina, która przebywa w tym samym mieszkaniu, domu, to oni właśnie najczęściej zauważają ten problem i wtedy dają znać sygnał tej osobie, która faktycznie nie słyszy, bo nie każdy jest zawsze też tego świadomy do końca. Są osoby, które same zauważają swój problem. Słuch może się pogorszyć w wyniku wypadku, przyjmowania niektórych leków, choroby czy głośno słuchanej muzyki. Tego dnia zbadać słuch przyszli m.in. uczniowie szkoły podstawowej nr 8 w Policach. W ciągu kilku godzin z badań i porad specjalistów skorzystało prawie 50 osób. W niedzielę 25 września na stadionie przy ulicy Siedleckiej odbył się mecz towarzyski zorganizowany przez koncerty charytatywne w Policach, czyli Piotra Kołackiego, Tomasza Kartanowicza i Andrzeja Rogowskiego. W spotkaniu zmierzyły się drużyny Grupa Azoty Police i TKKF Tytan Police. Spotkaliśmy się po to, żeby się wspólnie zintegrować, wspólnie organizować sobie raz w roku takie spotkanie towarzyskie na stadionie.
z przesympatycznym zainteresowaniem kibiców. Zapraszamy kibiców. Dzisiaj dzięki współpracy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., między innymi Zakładowej Solidarności, wspólnie organizujemy i fajne, gorące kiełbaski z grilla. Organizujemy konkurs dla dzieci, gdzie nagrodę ufundowała Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Jest przesympatyczna zabawa zarówno dla dzieci, tak jak i dla dorosłych. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Zwycięzcę wyłoniły więc rzuty karne, w których wynikiem 4-3 wygrała drużyna TKKF Tytan Police. Planujemy tak, żeby, proszę Państwa, w kolejnych latach również takie sportowe wydarzenie organizować w połowie września. Chcemy, żeby był tak zwany przedmecz albo taki przedturniej małych dzieciaczków, żeby te małe dzieciaczki pograły sobie między sobą, pograły sobie w piłkę. Zakończymy grę tych małych dzieciaczków i rozpoczniemy mecz, myślę, że w takim podobnym tytularnie składzie, czyli TKKF Tytan kontra Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. lub też reprezentacja Polic kontra Grupa Azoty Zakłady Chemiczne S.A. lub też TKKF Tytan. Po meczu dla zawodników i kibiców przygotowano kiełbaski z grilla. No i mamy zwycięzców, tak? Mamy już po.